Dobry dzień, dobry Ubasi. Tarot Spokojnej Ścieżki zapraszam serdecznie Państwa na coś pozytywnego od naszego sympatycznego, uśmiechniętego zawsze ślimaczka. Pan ślimaczek z przekazem 1, 2 lub 3 na weekend 16-17 marca może odsłoni coś dla Ciebie pozytywnego. Zobaczmy. Karta numer 1. Oj, przepraszam. Róg obfitości Twojego życia może być wypełniony po brzegi. Możesz to zrobić Ty sam. Szanowni Państwo, możecie zrobić to sami. A jak możecie to zrobić, kiedy na przykład nie czujecie tego rogu obfitości? Weźcie sobie kartkę A4 najlepiej. Zapisujcie wszystkie pozytywne rzeczy, które się wydarzyły. Rzeczy, które są wokół piękne, które macie i nimi się otaczacie. I zobaczcie, jak długa lista tego wyjdzie. Czy ten róg obfitości rzeczywiście jest u Ciebie pusty, u Państwa pusty? To jest właśnie nauka wdzięczności za każde też drobne dary i to, co macie wokół drobnego, pięknego, małego. To wszystko buduje całość i to wszystko zapełnia, przepraszam, róg obfitości Twojego, Waszego, drodzy Państwo, życia. Odnajduj te pozytywne rzeczy i pakuj to wszystko do swojego plecaka, do swojej głowy, do swojej świadomości, a zobaczysz, jaka jesteś bogata, jaki jesteś bogaty i szczęśliwy. Ja wiem, to czasami brzmi trywialnie, jestem w trudnej, zestresowanej sytuacji, na dzisiaj w ogóle na weekend wyszła energia taka bardzo nerwowa, pochopności, szarpaniny, nie podoba mi się coś i tak dalej, jestem zazdrosny, zazdrosna o czyjeś sukcesy, o czyjeś zadowolenie i urodę. Nie. Popatrz na siebie i zacznij wyciągać te pozytywne strony. No chociażby na siłę. A to Ciebie uskrzydli i wypełni róg obfitości Twojego życia. Może on być wypełniony po brzegi. Dużo zależy od Ciebie. Mam nadzieję, że ta karta pomogła. Druga karta. Uwaga, uwaga. Kiedy się spieszysz, spiesz się powoli. No dosłownie weekendowa energia. No weekendowa energia. Pośpiech niewskazany. To też rezonuje z energią, która wyszła w tarocie na ten weekend. Nic pochopnie, nic na wariata, nie na siłę. Czasami coś musi poleżeć w głowie i ułoży się, obudzisz się w poniedziałek, zupełnie to inaczej będziesz widzieć. Więc naprawdę spiesz się powoli. Nie ma co popychać spraw szybko, szybko, szybko. Nie, spiesz się powoli. Trzecia karta. O, tutaj ciekawie, tutaj nasz ślimaczek nie jest uśmiechnięty. Nie kapujesz, że tutaj utknąłeś? Z pewnością jest tam fajnie. Inaczej ruszyłbyś się z miejsca, prawda? A tu jest ciekawa energia. Utknąłeś gdzieś, utknęliście Państwo gdzieś w sytuacji, która jest takim słodkim może bagienkiem, ale wiecie, że już trzeba by z tego się wyrwać. To jest też uwiązanie się przy kimś lub przy czymś, no jak to się dzisiaj mówi, toksycznym i trzeba coś zrobić z tym, nie siedzieć w tym. Rusz się, bo naprawdę nie jest fajnie. Tak ta karta chyba najprościej i najmocniej może powiedzieć. Zrób coś. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Udanego weekendu. Uśmiechnijcie się. Pa, pa!